Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na obgadanki, czyli na film o książkach przeze mnie przeczytanych. Dzisiaj opowiem o takich, w których człowiek, bohater danej książki uwikłany jest w dany system, walczy z czymś, bądź też absolutnie nie ma pojęcia, że znajduje się w jakiejś sytuacji opresyjnej. Wszystkie książki na ten temat są naprawdę świetne. Praktycznie wszystkie podobały mi się bez wyjątku, zatem wydaje mi się, że będziecie mieli sporo do dodania na listę do przeczytania po obejrzeniu tego odcinka. Przynajmniej mam taką nadzieję. Od razu, proszę, zapiszcie w komentarzach, jakie książki wpadły wam w oko. Zaczynamy. Pierwszą książką jest powieść pod tytułem Wymazana. Autorem jest Micha Mazini. Jest to powieść opowiadająca o czasach po rozpadzie Jugosławii. Dzieje się w Słowenii, a pisarz też jest słoweńskiego pochodzenia. Młoda dziewczyna idzie do szpitala, urodzić swoje pierwsze dziecko. Poród przebiega bez problemów, po czym kobieta dowiaduje się, że nie istnieje w żadnym systemie. Jej nazwisko i imię nigdzie nie istnieje. Gdy później wnika w tę sytuację, zaczyna chodzić po urzęda, zaczyna się dowiadywać, okazuje się, że nie jest jedyna. Po rozpadzie Jugosławii osoby pochodzenia innego niż słoweńskie, a ona akurat z pochodzenia jest serbką, zostały wymazane z, ze wszelkich ewidencji. Odebrano im wszelkie prawa. Ta nasza bohaterka traci prawo do swojego dziecka. Dziecko zostaje w szpitalu i wszczynają wobec niego proces adopcyjny. Dziewczyna walczy z systemem, walczy jak może, pomaga jej ojciec dziecka, który akurat jest osobą wpływową, ale tak naprawdę niewiele może zdziałać. Przerażająca historia. Autor na początku tej książki pisze, że jest to historia, w której bohaterowie są fikcyjni, o nich sobie wymyślił. Natomiast fakty są prawdą. Wiele osób po rozpadzie Jugosławii znalazło się w podobnej sytuacji. Stali się bezpaństwowcami, nikt ich nie chciał. Nie mieli dokąd wrócić. Naprawdę przerażająca, poruszająca historia, którą musicie znać. Kolejna książka z naszego podwórka jest to Serce pełne skorpionów. Autorem jest Wojciech Engelking. Powieść, która dzieje się w latach 60. w Warszawie. Nasz bohater jest synem bardzo wpływowego mężczyzny. Jego ojciec jest wysoko postawionym politykiem, który Pracuje w ministerstwie i do jego zadań należy walka z Kościołem katolickim. Sam chłopak oczywiście korzysta z przywilejów, które należą się wysoko postawionym osobom w PRL-u. Natomiast tak naprawdę nie wnika absolutnie w politykę, nie interesuje go to. On jest w liceum, jego interesuje imprezowanie, nowe ciuchy, piłka nożna, to jest jego życie. Kiedy w jego klasie pojawia się nowa uczennica, uczennica, która przejechała ze Związku Radzieckiego, chłopak od razu się w niej zakochuje. I co najfajniejsze, ona w nim również tworzą bardzo udany, bardzo popularny związek. Jednak ten związek nie przyniesie im niczego dobrego. Świetna książka, która dzieje się w głębokim PRL-u. Gdzie młody człowiek nie ma najmniejszego pojęcia, że jest trybikiem w jakiejś wielkiej machinie, i wydaje mu się, że wszystkie decyzje, które podejmuje, i wszystko to, co robi, wynika z jego własnych chęci i z jego własnych potrzeb. Dopiero na końcu okazuje się, że nie do końca ma rację. Ameryka, moi drodzy, amerykańska choroba. Jest to książka napisana przez Timothy'ego Snydera. Ten pan jest historykiem, specjalizuje się w krajach wschodnioeuropejskich. Pisał sporo o holokauście, pisał sporo o Rosji. To jest książka, którą napisał o Ameryce. Pod koniec 2019 roku Timothy Snyder zachorował. Zaczął go boleć brzuch, miał jakieś problemy zdrowotne. Trafił najpierw do szpitala w Niemczech. Okazało się, że tam go wyleczono, wrócił do Stanów i choroba powróciła ze zdwojoną siłą. Snyder otarł się o śmierć. Niewiele go dzieliło od tego i, będąc w szpitalu, zaczął zauważać, jak wielkie wady ma amerykański system zdrowotny. Snyder obserwuje zachowanie lekarzy, zachowanie pielęgniarzy, widzi, co dzieje się w szpitalach. Dochodzi do takiego wniosku, że szpitale działają tak naprawdę dla siebie one mają przynosić zysk. Ich celem wcale nie jest pomoc chorym ich celem jest odhaczenie kolejnego chorego i jak najszybsze wypchnięcie go do domu. Chodzi o to, żeby wszyscy zarobili i ubezpieczyciel, i szpital. Ten pacjent jest najmniej ważny. On sam, jako osoba no w jakiś sposób uprzywilejowana, płacąca, Podatki mające ubezpieczenie zdrowotne jeszcze nie był w najbardziej fatalnej sytuacji. Natomiast wszystko jest znacznie poważniejsze, znacznie gorsze, jeżeli chodzi o osoby, które nie mają pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo smutna książka opowiadająca tak naprawdę o naszych czasach. On ma doskonałą świadomość, że w czasie pandemii jeszcze to wszystko zostało, to co złe, wszystko zostało zwielokrotnione. Kolejna powieść. To rzeczy, które spadają z nieba. To jest historia dziewczynki, której mama ginie w bardzo niespodziewany, w bardzo nietypowy sposób. Otóż, kiedy mama pracuje w ogrodzie, z nieba spada jej na, głowia, na głowę wielka bryła lodu, prawdopodobnie bryła lodu, która oderwała się od samolotu przelatującego nad tą miejscowością. To dziecko oczywiście bardzo przeżywa utratę mamy, ale także przeżywa to, jak głęboko w żałobie pogrążył się jej tata. Oprócz tego obserwujemy tutaj kobietę, która wygrała ogromną sumę w loterii pieniężnej i nie do końca potrafi się z tym pogodzić, nie do końca potrafi zrozumieć, dlaczego na nią padło to wielkie szczęście. Ona część pieniędzy inwestuje w zakup domu. Natomiast pozostałe rzeczy absolutnie w jej życiu się nie, się nie zmieniają. Ona w dalszym ciągu kupuje rzeczy z promocji, żyje tak jak żyła. Kiedy wygrywa po raz drugi, nie potrafi w ogóle sobie tego wytłumaczyć. Bardzo piękna i poruszająca książka opowiadająca o zwykłych ludziach, którzy zmagają się ze zrozumieniem losu, który ich spotkał. Czy jest to los? Bardzo nie, nieszczęśliwy, fatalny, czy też dający dużo szczęścia. Jest to zawsze dla nich coś niezrozumiałego i coś, co próbują zgłębić. Ta książka to jest książka przeznaczona dla dzieci. Wyjaśnij to lotko Martyny Skibińskiej. Ale bohaterka tej książki również zmaga się z pewnym systemem. Które jest dość wrogo nastawiony do niej. Czyli ze szkołą. Kiedy w szkole lotki zaczynają się dziać dziwne rzeczy, na przykład psuje się dzwonek i zostają skrócone lekcje, albo przychodzi od rana wiadomość na dziennik elektroniczny, że lekcje są odwołane, i dzieją się jeszcze inne rzeczy, które zupełnie wywracają bieg życia szkolnego. Podejrzenia padają właśnie na nią, ponieważ Lotka dziwnym trafem znajduje się zwykle w pobliżu podejrzanego miejsca. Natomiast ona no, nie jest winna i doskonale wie, że musi znaleźć winnego tych dziwnych wydarzeń, ażeby oczyścić samą siebie. Bardzo wciągająca, bardzo fajna książka, którą przeczytałam z wielką przyjemnością. Pokazująca, że szkoła to nie tylko powinno być miejsce, gdzie się uczymy, siedzimy grzecznie w ławkach i słuchamy wykładu nauczyciela, lecz także miejsce, gdzie się powinno coś dziać. Miejsce, gdzie dzieci powinny dostać przestrzeń do własnej kreatywności. Przeczytałam ją w jeden wieczór i byłam naprawdę bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że autorka napisze kolejne przygody, lotki, lub też wymyśli książkę z innymi bohaterami i ją z wielką. Ochotą przeczytam. Teraz o książce, o której jest bardzo głośno od dłuższego czasu. To książka, która w 2019 roku zdobyła nagrodę Bookera, czyli już pewnie wiecie: Dziewczyna, Kobieta, Inna. Jest to historia 12 kobiet. Ona obejmuje, ta historia, ponad 100 lat, ponieważ zaczyna się na początku XX wieku, kończy się już w XXI współcześnie. Część życiorysów tych kobiet jest połączonych, część nie. To są kobiety, które zmagają się z różnymi przeciwnościami losu: z niezrozumieniem, z rasizmem, z odrzuceniem. One ciągle poszukują kogoś, czy to przyjaźni, czy miłości, czy po prostu zrozumienia. Powieść totalna, naprawdę. Nie wiem, jak się ją czyta, ponieważ ja ją wysłuchałam. Okazało się, że została nagrana na audiobooku i ja skorzystałam z okazji, że mogłam ją sobie posłuchać. Natomiast ta powieść jest napisana w dospecyficzny specyficzny sposób. Brakuje tutaj znaków przestankowych, brakuje kropek, nie są wyróżnione dialogi. Ale myślę, że po kilkunastu stronach na pewno można wejść w rytm tej książki. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest jej przeczytanie. Naprawdę otwiera oczy na wiele spraw, a jednocześnie jest po prostu bardzo fajną historią, którą powinniśmy poznać. Przechodzimy do Danii. Tutaj też mamy finalistkę Men Booker Prize, ale International Booker Prize z 2017 roku. Książka Lusterko Remy Kierunkowska z Dorotę Nors. To duńska pisarka, która opowiada o kobiecie będącej tłumaczką. Ona tłumaczy bardzo popularne powieści kryminalne na język duński. Ta kobieta, kiedy. Osiąga wiek około 40 lat, postanawia coś zmienić w swoim życiu. Ponieważ jej życie jest dosyć puste, ona jest samotną osobą, która ze wsi wyjechała do miasta, w którym to właśnie mieszka. Nie ma tam za bardzo przyjaciół. Te jej więzi z rodzicami oraz z siostrą bardzo się rozlazły. Nie mają w zasadzie nic sobie do powiedzenia. Utrzymują jedynie jakieś kurtuazyjne kontakty. I chociaż ona chciałaby to odbudować, to nie do końca jej to wychodzi. Wobec tego postanawia zapisać się na prawo jazdy, ale niestety ten system ją pokonuje. Nie jest w stanie nauczyć się prowadzić samochodu. Chociaż wiąże z uzyskaniem prawa jazdy bardzo duże plany, chciałaby wyjeżdżać na wycieczki, być bardziej mobilna, to okazuje się, że nie do końca jej to wychodzi, nawet wtedy, kiedy zmienia. Instruktora. To jest dosyć dziwna powieść. Powiem Wam, że ona nie jest jakoś wybitnie wciągająca. Trochę zabrakło mi pogłębienia właśnie tutaj w wątku rodziny tej bohaterki. Natomiast ciekawa jest pod tym względem, żeby zobaczyć, jak ta kobieta bardzo jest wyobcowana. Jak ona jest samotna i jak jest bezradna w tej sytuacji. Jak nie potrafi nic zrobić, żeby zmienić swój los. I ostatnia książka, którą mam dla Was. To książka, którą pamiętam z dzieciństwa. Wydawało mi się, że ja jej nie czytałam, ale kiedy zaczęłam czytać, to okazało się, że księżniczkę głogu czytałam jako dziecko. Od razu zaczęły mi się przypominać i ilustracje i dalsze losy. Jest to opowieść o księżniczce, na którą pada klątwa. Jedna z zaproszonych na jej uroczystość sztu, wróżek zostaje urażona przez króla i królową i rzuca klątwę na małą księżniczkę. Aby Zapobiec działaniu tej klątwy, król i królowa zakazują używania w całym królestwie kołowrotków. No ale wiadomo, jakiś kołowrotek się ostał. Powiem Wam, że wydaje mi się, że nie jest to książeczka, którą bardzo chętnie będą czytały współczesne dzieci. Z tego względu, że są w niej. Wyrażenia słowa, których ja do końca nie rozumiałam. Na szczęście są przepisy, więc ona może być dość trudna. Ale gdyby była czytana wraz z rodzicami, którzy na bieżąco mogliby wyjaśniać znaczenia nieznanych słów, wówczas, wówczas dziecko doceni jej urok. No i została ona wydana, oczywiście, w serii Mistrzowie Ilustracji. I charakteryzuję się typowymi ilustracjami z mojego dzieciństwa, które widniały w książkach z serii Poczytaj mimemo. Moi drodzy, to by było wszystko. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, i że zostawicie mi kciuki w górę oraz subskrypcję, i napisać, napiszecie w komentarzu. Która książka najbardziej wpadła Wam w oko? Do zobaczenia następnym razem. Pa, 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 pa. pa.